W mediach rynki finansowe przedstawiane są jako skomplikowane miejsce, gdzie aby zarabiać trzeba mieć bardzo dużo wiedzy, najlepiej wyższy tytuł naukowy z finansów albo ekonomii, znać te wszystkie skomplikowane powiązania w świecie, a tak naprawdę to nie jest nic trudnego. Trzeba znać kilka takich absolutnych podstaw, trzymać się kilku prostych zasad, być trochę konsekwentnym i naprawdę z minimalną wiedzą każdy może bez większego problemu zacząć zarabiać na giełdzie. I w tym odcinku to opiszę, jak to zrobić. Cześć i witam Cię na kanale Giełda, Inwestycje, Trading. Na tym kanale zajmujemy się szeroko pojętymi finansami z naciskiem na inwestycje. Ten kanał powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Ja nazywam się Patryk i dzisiaj właśnie sobie porozmawiamy o tym, jak z sukcesem zacząć inwestować na giełdzie, mając zerowe doświadczenie. Zerowe doświadczenie wiąże się oczywiście z zerową wiedzą, a brak wiedzy nie jest niczym dobrym. Wiedzy nigdy wystarczająco, dlatego zdobywanie wiedzy, jeżeli traktujesz to poważnie, powinno być wysoko na Twojej liście priorytetów. Ale nie musisz się 10 lat szkolić, żeby zacząć. Wystarczy poznać właśnie takich kilka prostych zasad, żeby zacząć inwestować i przy tym nie tracić. Ale po kolei, zacznijmy od takich mega podstaw. Jak zacząć inwestować? To tak, zakładasz konto maklerskie, które Tobie pozwoli inwestować na giełdzie. Robisz to u brokera, czyli na przykład mBank, Lynx, Bossa, Interactive Brokers, ING i tak dalej. Za pomocą takiego konta, na które przelewasz swoją, to jest bardzo ważne, nadwyżkę finansową, nie oszczędności, nadwyżkę finansową, możesz zacząć kupować akcje firm, które uważasz, że powinny mieć dobrą przyszłość. Jeżeli w momencie sprzedaży wartość firmy, której akcje kupiłeś, są droższe niż wtedy, kiedy je kupiłeś, to właśnie zarobiłeś. Gratuluję. Na przykład kupiłeś 10 akcji firmy X po 100 zł i przez 15 lat trzymasz te akcje, po czym je sprzedajesz. Po tym czasie wartość jednej akcji wzrosła do 300 zł. Różnica między tym, co zainwestowałeś, a tym, co otrzymałeś po 15 latach, to jest Twój zarobek. W tym przykładzie widzisz, to jest 2000 zł, ale uwaga, od tego trzeba jeszcze zapłacić podatek. Podatek od zysków kapitałowych wynosi w Polsce 19%. Czyli w tym konkretnie przykładzie tak naprawdę zarobiłeś 1620 zł. Warto jeszcze dodać, że dzisiaj chleb kosztuje powiedzmy 2,50 zł za bochenek, a za 15 lat, kiedy sprzedasz te akcje i zainkasujesz już swój zysk, taki bochenek chleba może kosztować już na przykład 4 zł. Czyli zwiększyła Ci się suma pieniędzy jako liczba, ale siła tych pieniędzy jest w przyszłości trochę mniejsza niż jest dzisiaj. To się nazywa inflacja i to jest naturalne. Oczywiście może się zdarzyć, że po tych 15 latach jedna akcja będzie warta 1500 zł. Wtedy zarobiłeś bardzo dużo. Ale może się też tak stać, że po 15 latach jedna akcja warta będzie tylko 30 zł. To się też może stać. Prawdopodobieństwo, że w momencie sprzedaży akcji będą one droższe niż w momencie zakupu, czyli po prostu prawdopodobieństwo, że zarobisz na takiej inwestycji, jest tym większe, im dłużej będziesz takie akcje trzymał. Czas w takim scenariuszu działa po prostu na naszą korzyść. No ale teraz pytanie, w co zainwestować, żeby zarobić jak najwięcej, bo jedna firma może trochę wzrośnie przez 15 albo 20 lat, inna firma może niekoniecznie, a jeszcze inna wybuchnie, to znaczy, że będzie miała fenomenalne rezultaty. No i teraz w co tak naprawdę inwestować? Jakie akcje wybrać, żeby zarobić jak najwięcej? No i to są pytania, na które bardzo wiele bardzo mądrych głów stara się już odpowiedzieć od wielu, wielu lat i na to odpowiedzi znaleźć nie idzie. To nie jest nauka, że po iluś wyliczeniach masz jeden wynik i to jest Twoje pewne inwestowanie. No tak to nie działa. Właśnie mamy milion zmiennych. Z dnia na dzień milion komponentów na siebie wpływa i koreluje ze sobą. No i żeby poprawnie zinterpretować te milion komponentów, które na siebie wzajemnie mają wpływ, żeby znaleźć tą jedną akcję, która najbardziej urośnie, to jest niemożliwe. No, można długotrwale, ucząc się o tym, zdobywać jakąś intuicję i stawać się coraz lepszym w inwestowaniu, ale nawet superkomputery nie potrafią wliczyć najlepszej inwestycji, no bo tak to po prostu nie działa. Więc czy to oznacza, że to jest jakiś hazard, gra losowa, bo jest tak dużo komponentów, których nie ogarniemy i na pewno nie mamy wpływu na to, w co zainwestujemy i jak bardzo to urośnie?
No tak też nie jest. Dla Ciebie jako dla początkującego mamy pewną sugestię, jak zacząć inwestować, żeby nie komplikować sobie zbytnio zadania i żeby prawdopodobieństwo straty było bardzo małe względem prawdopodobieństwa zysku. I tym większe będzie prawdopodobieństwo zysku, im w dłuższym terminie będziemy po prostu inwestować. Nie będą to fenomenalne wyniki, ale będą to w miarę stabilne wyniki. Ale o tym zaraz, wszystko po kolei. Rozszerzmy sobie teraz trochę te koncepcje, które Tobie opisałem. Najważniejszą rzeczą, którą inwestor powinien mieć, to jest świadomość zmienności rynków kapitałowych. Cała reszta, czyli wycena rynkowa, jakaś analiza fundamentalna, wszystkie te newsy w wiadomościach, to wszystko można zaliczyć do szumu rynkowego. Dodam również, że mówimy tutaj o inwestowaniu długoterminowym, także minimum 10 lat. Śmiem nawet twierdzić, że w inwestowaniu długoterminowym im mniej wiemy o tym, co się dzieje w świecie, tym lepiej. Bo przykładem mogą być te kryzysy gospodarcze, które już widzieliśmy w przeszłości, gdzie zapowiadany był gospodarczy koniec świata i jakiś chaos, apokalipsy i tak dalej. I gdyby to się zawsze tak pogłębiało i nigdy nie mijało, to byśmy już dawno żyli w świecie z Mad Maxa. No i jak widzisz, w takim świecie nie żyjemy, bo każdy kryzys w końcu kiedyś mija. I jeżeli po prostu prześpisz ten kryzys i nie będziesz oglądał newsów i niepotrzebnie się stresował, to będziesz miał mniej szarych włosów i będziesz bardziej spokojny i będziesz w długim terminie raczej zarabiał. No i jak nie będziesz zarabiał, to raczej trafisz do świata z Mad Maxa, więc wtedy musisz zacząć uczyć się walczyć. Więc wystarczy odrobina pozytywnego myślenia. Tak jak widzimy, świat się rozwija, postęp technologiczny idzie do przodu, maleje liczba osób żyjąca w skrajnym ubóstwie, liczba osób na świecie też ciągle rośnie, także mając nadzieję, że to wszystko ma jakiś sens i nie pęknie nam świat, to powinniśmy po prostu w długim terminie zarabiać. No, taka jest idea. Widzisz, że walka z wyeliminowaniem skrajnego ubóstwa trwa już długi czas i to jest jeden z tych głównych celów zrównoważonego rozwoju, czyli 193 państw członkowskich ONZ chce do 2030 roku cel ten zrealizować. Pełną listę celów widzisz właśnie na wyświetlonym obrazku. No i czas pokaże, czy i w jakim stopniu wyznaczone cele będą spełnione, bo zostało nam niecałe 10 lat. Jednocześnie liczebność ludzi będzie rosła, a to przyczynia się też do wzrostu gospodarczego, bo mamy po prostu coraz więcej konsumentów, mamy też coraz więcej siły roboczej. No i to są takie podstawowe czynniki, które w naturalny sposób wpływają na rozwój gospodarczy. Na wstępie też wspomniałem, że osoby inwestujące długoterminowo nie powinny się absolutnie martwić wyceną rynkową. Jeżeli w długim terminie regularnie odkładamy albo odkładasz część swoich oszczędności albo swoją nadwyżkę finansową, to ta wycena rynkowa nie będzie miała absolutnie na Ciebie wpływu. Bo jeżeli w długim terminie będziesz regularnie dokupywał aktywa produktywne, czyli takie, które po prostu masz i za to, że je masz, generują dla Ciebie pieniądze, czyli na przykład akcje albo nieruchomości, to będziesz je kupywał zarówno w okresach, kiedy są przewartościowane, także będziesz za swoją nadwyżkę finansową kupował ich mniej i będziesz też mógł je kupować w okresach, kiedy są mocno niedowartościowane. Także tę samą sumę będziesz mógł przeznaczyć, żeby kupić więcej takich aktywów. Najważniejszy warunek, jaki musi być spełniony, to konsekwencja i długi okres czasu, także dużo cierpliwości, bo należy nie interesować się szumem medialnym, należy ignorować to, co jest pokazywane w mediach, bo to wszystko ma wpływ na inwestycje, ale krótkoterminowe. W długim terminie cały ten szum rynkowy będzie miał dla takiego inwestora absolutny brak znaczenia. Więc z tą wiedzą, że gospodarka w długim terminie powinna iść zawsze do przodu, wiesz, że inwestowanie długoterminowe powinno wiązać się z zyskami. Teraz pytanie, w co inwestować, żeby to było mądre? No i inwestowanie w konkretne firmy wiąże się z dużą wiedzą, to znaczy należy mieć dużą wiedzę na temat konkretnych firm i również metody analizy takich firm. Trzeba przeanalizować, jakie ma perspektywy rozwoju, jaką ma konkurencję, jak zarządzana jest firma i żeby każdą firmę, którą się jest potencjalnie zainteresowanym,
tak przeanalizować, to należy mieć jakąś wiedzę. Ale po co to robić, jak możemy zainwestować od razu w cały sektor? To znaczy na przykład we wszystkie spółki albo firmy, które produkują żywność. Przykładowo, takie ryzyko, że Coca-Cola albo Microsoft zbankrutuje, gdzie to są giganci i prawdopodobieństwo musi być bardzo małe, że oni zbankrutują, ale to prawdopodobieństwo jest wciąż większe niż to, że zbankrutuje cały sektor. A Coca-Cola i Microsoft mają lepszy rating niż niektóre kraje, na przykład taka Polska. To znaczy, że prawdopodobieństwo, że zbankrutuje cała Polska jest większe niż prawdopodobieństwo, że zbankrutuje na przykład taka Coca-Cola. A prawdopodobieństwo, że zbankrutuje Coca-Cola jest większe niż to, że zniknie cały sektor. Także widzisz, jak wielkim, nazwijmy to, pewniakiem musi być inwestowanie w cały szeroki sektor. Więc dla minimalizacji ryzyka można inwestować w cały sektor, czyli na przykład właśnie we wszystkie firmy, które robią jedną konkretną rzecz. I teraz jak to zrobić? Jak kupić udziały we wszystkich firmach, na przykład z danego kraju, które produkują dobra konsumpcyjne? No, żeby to zrobić, możemy zainwestować w tak zwany fundusz ETF. Fundusze ETF to są właśnie fundusze notowane na giełdzie, które odzwierciedlają konkretne sektory. Właśnie na przykład sektor dóbr konsumpcyjnych, albo sektor technologiczny, albo sektor żywnościowy i tak dalej. Tych funduszy jest cała masa i możesz sobie wyobrazić, że wyszukanie odpowiedniego sektora może też mieć jakieś znaczenie i dlatego tutaj nie należy tego przekombinowywać. Jeżeli chcesz tak na pewniaka zainwestować, to po co ograniczać się do sektorów? Jeżeli możesz zainwestować w fundusz odzwierciedlający wzrost gospodarczy na całym świecie, także kilka tysięcy spółek, które odzwierciedlają to, co się gospodarczo dzieje na świecie. Jeżeli inwestujesz w taki fundusz, to znaczy po prostu, że inwestujesz albo powierzasz, albo zakładasz się swoimi pieniędzmi o to, że świat za ileś lat wciąż będzie się rozwijał. Jeżeli w taki fundusz zainwestowałeś i po kilkunastu latach masz straty, to możliwe, że w międzyczasie zadziała się apokalipsa i żyjesz w rzeczywistości jak z filmu Mad Max albo Księga Ocalenia. No po prostu inwestując w fundusz obejmujący szeroki rozwój gospodarczy, inwestujesz w szeroki rozwój gospodarczy i po prostu wierzysz w to, że świat będzie szedł do przodu. Taka inwestycja w długim okresie przynosi lepszą średnioroczną stopę zwrotu niż poziom inflacyjny. To znaczy, że ta liczba, ta suma na koncie się powiększa, no ale ona jest w czasie coraz mniej warta przez inflację. Ale wciąż, inwestując w takie coś, pokonujesz tą inflację i w efekcie zarabiasz po prostu. Żeby to miało sens, powtórzę raz jeszcze, należy konsekwentnie w długim terminie dokupywać udziały w takich właśnie funduszach. I właśnie na tym polega cała trudność inwestowania długoterminowego, bo będąc zaangażowanym w rozwój gospodarczy i patrząc w słabszych okresach, na przykład w trakcie trwania jakiegoś kryzysu, na to, co się ze światem dzieje, łatwo o wątpliwości i o zrezygnowanie z tej strategii. A jeżeli nie patrzysz na to, co się dzieje w świecie i przechodzi ci to obok nosa i tak powiedzmy prześpisz te okresy, to w długim terminie, każdy kryzys się kiedyś kończy i wtedy w tym długim terminie, po tym kryzysie, znowu wracasz do pozytywnych wyników i w efekcie zarabiasz. Bardzo dobrze jest to widoczne na tym wykresie. Widzisz właśnie portfele, które były w rynku zaangażowane na 1 rok, 5 lat, 10, 40 i tak dalej. To w okresie 1970 do 2020. No i widać bardzo wyraźnie, że wraz z dłuższym czasem zaangażowania spłaszcza się ta średnioroczna stopa zwrotu. To jest tak zwana regresja do średniej. Im krótszy okres zaangażowania, tym większa losowość wyniku. Przy jednorocznym zaangażowaniu najgorsza możliwa uzyskana stopa zwrotu w ostatnich 50 latach wynosiła minus 42,1%. Najlepsza 39,1%. Średnia z portfeli, które były zaangażowane na 1 rok, to 7,6%. Portfele, które w rynku zaangażowane były z kolei przez 15 lat, w najgorszym przypadku przynosiły 1,2% zysku rocznie i im dłużej jest się zaangażowanym, tym większe jest zbliżenie do średniej.
i to jest dla indeksu MSCI World i to wynosi wtedy 6,9%. Przejdźmy do krytyków inwestowania długoterminowego, bo są i tacy. I bardzo często przytaczany jest przykład gospodarki japońskiej, która przez ostatnie 30 lat, także to jest już dość długi okres, jest w trendzie spadkowym. No po pierwsze, porównanie to do indeksu Nikkei, który jest swego rodzaju wizytówką tej gospodarki, nie jest dobry, bo indeks ten zbudowany jest na podstawie ceny nominalnej akcji japońskiej. To znaczy, że firma z wyższym kursem akcji, ale niższą kapitalizacją od drugiej firmy ma większy wpływ na indeks. A wiadomo, że mniejsza firma ma na gospodarkę mniejszy wpływ od dużej firmy. No to jest trochę tak, jakby polska spółka LPP, której kurs akcji to około 8000 zł, była dla polskiej gospodarki bardziej ważna niż sumowana wartość wszystkich pozostałych spółek z indeksu WIG30, czyli indeks, który ma w sobie 30 największych spółek naszego kraju. Suma ceny wszystkich 29 spółek z wyłączeniem LPP to około 2650. Po drugie, indeks Nikkei jest indeksem kursowym. To oznacza, że nie uwzględnia dywidendy, a ona ma również ogromny wpływ na końcowy wynik inwestycyjny. Szczególnie jeśli mówimy o 30-letnim horyzoncie czasowym. Po trzecie, od drugiej połowy lat 40. XX wieku do 1990 roku rynek ten znajdował się w przeogromnym trendzie wzrostowym i on spowodował bardzo duże przewartościowanie i wyprzedzając pytania do dzisiejszych wycen akcji, dzisiaj żaden rynek akcji nie jest wyceniony na takich wysokich poziomach jak dawniej Nikkei, co oczywiście nie znaczy, że do spadków nie może dojść. Biorąc pod uwagę też dawną wycenę Nikkei, czyli mimo korygowania tej wyceny do dzisiaj, po wyliczeniu średniorocznej stopy zwrotu od lat 50. do 2021 roku, czyli tutaj też uwzględniamy te 30 lat spadków, taki wynik z inwestycji w japońskie akcje w takim długim terminie byłby lepszy niż inwestycja w S&P 500, a S&P 500 regularnie bije nowe rekordy poziomu kursu. Więcej na temat tego przykładu też Daniel napisał w swojej książce i książka ma ten sam tytuł co nasz kanał. Jeżeli Ciebie to interesuje, to zachęcam do sięgnięcia po książkę. I po czwarte, nawet w przypadku, w którym rynek przez długi czas znajduje się w trendzie spadkowym, to regularnie nabywając kolejne udziały, uśredniamy nasz poziom inwestycji. I w ten sposób korzystamy też z zebranych wcześniej, po niższym kursie, wzrostów. Również po rozpoczęciu inwestowania w indeks Nikkei w 1990 roku, czyli w okolicach najwyższych poziomów historii, jeśli inwestor w kolejnych latach kontynuowałby zakupy, to po około 10 latach miałby lepszy wynik niż gdyby zostawił pieniądze na lokacie. No to kosztem większej zmienności, ale jak olewasz szum rynkowy, to nie powinna ona Ciebie dotyczyć. A jak regularnie patrzysz, co się dzieje, to będziesz miał więcej szarych włosów. Wciąż jednak wynik byłby lepszy, niż gdybyś te pieniądze zostawił na lokacie. Niestety dzisiaj na lokacie mamy niemalże pewną stratę, bo realna stopa procentowa jest ujemna. Inflacja jest wyższa niż oprocentowanie lokat. Podsumowując, jeżeli jesteś początkującym inwestorem, i masz świadomość tego, że jeżeli swoje oszczędności wkładasz pod poduszkę, to te oszczędności tracą na wartości. Jeżeli też te oszczędności wkładasz na lokaty, to często, dzisiaj w większości przypadków, te pieniądze również tracą na wartości, ponieważ po prostu inflacja jest jaka jest, a oprocentowanie jest jakie jest. To jeżeli chcesz się przed tym uchronić i pomnażać swój kapitał, ale nie masz wystarczającej wiedzy, jak to zrobić, to oto kilka rzeczy, które możesz zrobić. Po pierwsze, wystarczy, że kupisz ETF, który odzwierciedla całą gospodarkę świata. Po drugie, wystarczy, że wiesz, że cierpliwość jest wynagradzana, szczególnie właśnie w inwestycjach. Ponieważ bierzesz też udział w tych słabszych okresach, ale jeżeli twardo, konsekwentnie kontynuujesz swoją strategię zakupową i dokupujesz aktywa, to będziesz wynagrodzony po prostu lepszymi wynikami. Po trzecie, jeżeli nie chcesz doświadczać głębszych obsunięć i nie chcesz mieć szarych włosów, gdy obserwujesz, jak się świat zmienia w momentach, kiedy są kryzysy, a w długim terminie przejdziesz przez niejeden kryzys, to możesz dodatkowo się zdywersyfikować o na przykład ETN na obligacje skarbowe. Nie musisz analizować wyceny rynku, bo jeżeli będziesz konsekwentnie w długim terminie dokupywał udziały funduszu, to będziesz nabywał te fundusze po uśrednionej cenie. Kolejna rzecz to śledzenie wiadomości ekonomicznych jest dla inwestora długoterminowego niekorzystne, bo tylko może sprawić, że
dasz się ponieść panice i wyjdziesz z inwestycji w najgorszym możliwym momencie. No i w ten sposób zaksięgujesz straty. I kolejna rzecz, częste zaglądanie do rachunku również jest dla inwestora długoterminowego czymś złym, bo w ten sposób tylko dajesz się ponieść emocjom i uczestniczysz w tym szumie rynkowym. I bardzo dobrym tego przykładem jest właśnie marcowy, zeszłoroczny marcowy z 2020 roku, mówię, krach koronawirusowy. Widzisz wykres wartości Daniela portfelu w dziennym ujęciu, to jest niebieski wykres. I to jest w porównaniu do indeksów odzwierciedlających przyrost gospodarczy świata, MSCI World, to jest czerwony wykres, i przyrost amerykańskich akcji S&P 500, to jest zielony wykres. Zaglądając codziennie do rachunku inwestycyjnego, uczestniczyłbyś w panice, jaka w tamtym czasie panowała, a gdybyś zaglądał tylko raz na początku na przykład każdego nowego miesiąca, to byś tę panikę ominął i byś nawet nie zauważył tego momentu tutaj na wykresie. Kontrola inwestycji długoterminowych raz na kwartał w zupełności wystarczy. Nie musisz tego robić częściej i nie musisz też zmieniać co chwilę swojej strategii inwestycyjnej. Jedyną rzeczą, którą należy się zająć, jeżeli jesteś inwestorem długoterminowym, to tym, aby być konsekwentnym, konsekwencja naprawdę jest wynagradzana, i tym, aby zwiększyć swoje zarobki, żebyś mógł coraz więcej inwestować właśnie w fundusze na przykład. Jakieś analizowanie rynku, szukanie powodów, czemu teraz rynki spadają, a teraz rosną, tylko będą marnotrawiły twój czas i twoją energię. I to wszystko nie jest tobie potrzebne, jak jesteś inwestorem długoterminowym. Liczy się długoterminowy wynik, a nie codzienna zmienność rynkowa. Czyli nie komplikuj inwestowania na giełdzie, jak nie masz czasu albo wiedzy, albo ochoty na przykład jakieś analizy rynkowe. A jak chciałbyś po prostu inwestować na giełdzie, to wystarczy, że zakupisz fundusze ETF, które odzwierciedlają cały rynek. Pamiętaj tylko, żeby ponownie nie komplikować wyboru, szukając jakiegoś jednego najlepszego funduszu. Oczywiście możesz się zagłębić i wybrać na przykład pomiędzy ETF-ami akumulującymi lub wypłacającymi dywidendę. Ale ogólna zasada się nie zmienia. To znaczy, inwestując w ETF-y kopiujące rynek, wystarczy wybrać pomiędzy tymi najszerzej zdywersyfikowanymi. Czy to już będzie Spider, czy S&P 500 ETF Trust, czy Vanguard S&P 500, czy iShares Core S&P 500, czy jakikolwiek inny odzwierciedlający rynek, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To udowadnia dokładnie ten wykres, który widzisz na ekranie. Wykres pokazuje 6 różnych ETF-ów na indeks S&P 500. Dodam, że w ich wycenach uwzględnione są wszystkie koszty i dywidendy. No i jakie różnice między nimi widzisz? No właśnie praktycznie żadne. Wszystkie pokrywają się sobą niemalże idealnie. Podobnie będzie to z ETF-ami na przykład na MSCI World oraz na inne szeroko zdywersyfikowane, replikujące dany rynek. Także nie trać za dużo czasu na szukanie tego jednego najlepszego, bo i tak każdy z nich umożliwi ci osiągnięcie niemalże identycznej stopy zwrotu. Przypomniał mi się jeszcze temat ryzyka walutowego, ale ten temat zgłębimy kiedy indziej w innym filmiku. Ale w kilku zdaniach, to w jakiej walucie nabędziesz ETF nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Twój portfel notuje w polskich złotych, więc i tak ostatecznie swoją inwestycję będziesz musiał rozliczyć w polskich złotych. Czy kupisz ETF w euro, w dolarze, w funtach brytyjskich, czy w jakiejkolwiek innej walucie, naprawdę nie ma znaczenia. Bo inwestując w fundusze ETF odzwierciedlające wszystkie spółki świata lub 500 największych firm w USA, firmy te i tak są tak zdywersyfikowane i takie globalne, że zarabiają w różnych walutach. To oznacza, że posiadając taki ETF i tak jesteś już zdywersyfikowany walutowo i nie musisz się dodatkowo o to martwić. Bo taka Coca-Cola, Amazon, Microsoft, Adidas, L'Oreal i tak dalej, one zarabiają w niemal każdym zakątku świata i to właśnie w różnych walutach. Jeśli spodobał Ci się filmik, to zachęcamy Cię do dzielenia się nim. W ten sposób pomógłbyś nam szerzyć edukację finansową i inwestycyjną. A jak widzisz, w inwestowaniu nie ma niczego strasznego, nie ma się czego bać i jeżeli chcesz zdrowo, rozsądkowo pomnażać swoje pieniądze, nie tracąc właśnie na takich lokatach i chcesz to robić w długim terminie, a nie mieć nadzieję, że dzisiaj włożysz 1000 zł, a jutro wyjmiesz 2 miliony, bo to tak nie działa, to widzisz, jakie to jest proste. W długim terminie świat się rozwija, przynajmniej powinien się rozwijać, a przynajmniej od zawsze się rozwija i mamy nadzieję, że tak właśnie pozostanie. Także tak przyjęte kryteria są wystarczające, żeby z powodzeniem móc inwestować na giełdzie.
Jak Ci się podobało, daj łapkę w górę, kliknij suba, kliknij obok dzwoneczek, to wtedy będziesz miał zawsze powiadomienie, jak wydamy nowy filmik. My te filmiki wydajemy regularnie, także mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Do tego czasu trzymaj się, cześć!